Przechodzimy, szanowni państwo, do kolejnego pytania. Pytanie zostało przygotowane przez panie i panów posłów z klubu Lewica w sprawie odblokowania rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie, co ma kluczowe znaczenie dla gospodarki, ochrony klimatu i zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Pytanie zadaje pani poseł Anita Sowińska. Bardzo proszę. Szanowna pani marszałek, pani minister, Wysoka Izbo. 5 lipca Rada Ministrów ogłosiła publicznie, że przyjęła projekt nowelizacji ustawy znoszącej zasadę 10H, która do tej pory blokuje inwestycje w wiatraki na lądzie. To było kłamstwo. Tej ustawy jeszcze nie ma w Sejmie. Pomimo kilku posiedzeń od tego czasu, od 2,5 miesiąca, od ogłoszenia tego, projekt ten nie znalazł się w harmonogramie żadnego z posiedzeń. Rząd opóźnia rozwój energetyki wiatrowej na lądzie. Energetyka wiatrowa na lądzie ma kluczowe znaczenie dla gospodarki, ochrony klimatu, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego Polski. Wiatraki na lądzie to szereg korzyści. Po pierwsze, to świetny biznes dla małych i średnich przedsiębiorstw, dla rolników, którzy mogliby zarabiać na dzierżawie i również dla wszystkich mieszkańców gminy, którzy mogliby stać się udziałowcami spółdzielni energetycznych, a także mieć własną, tanią energię. Wiatraki to więcej pieniędzy dla samorządów, które mogłyby być zasilane z podatków z farm wiatrowych. Energia wiatrowa na lądzie to również najtańszy prąd dla odbiorców. W momencie, kiedy mamy tak wysokie ceny gazu i prądu, rząd blokuje rozwój najtańszej energii, skazując ludzi na ubóstwo energetyczne. Rozproszona energetyka z OZE to także bezpieczeństwo energetyczne, bo wiatru i słońca nie trzeba sprowadzać z Rosji ani z żadnego innego kraju. A rozproszenie produkcji energii daje odporność na ewentualne awarie oraz potencjalne ataki. I na koniec, energetyka wiatrowa to inwestycja w przyszłość naszych dzieci, zarówno zrównoważony rozwój, jak i zdrową gospodarkę, dla której potrzebujemy taniej i zielonej energii. Blokowanie rozwoju energetyki na lądzie jest sprzeczne z polską racją stanu. Dlatego zwracam się do pana premiera Morawieckiego i pani minister. Dlaczego do tej pory w harmonogramie Sejmu nie znalazł się projekt nowelizacji ustawy o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowej? Chcemy wiedzieć, kto go blokuje i czego boi się rząd. Dziękuję bardzo, bo nawet poseł, jeżeli rząd nie ma większości, to opozycja go poprze. Dziękuję. I przede wszystkim, kiedy będzie procedowany ten projekt? Pani poseł, bardzo dziękuję. Z upoważnienia prezesa Rady Ministrów odpowiedzi udzieli sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska pan minister Ireneusz Zyska. Bardzo proszę. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo, pani poseł. Najpierw krótko, ale muszę odkłamać rzekomą tezę o tym, że energetyka wiatrowa na lądzie została zablokowana przez rząd Prawa i Sprawiedliwości. Proszę państwa, ustawa, która wprowadziła 16 lipca 2016 roku tak zwaną regułę 10H do polskiego porządku prawnego, jednocześnie gwarantowała realizację wszystkich projektów, które były w toku wydania decyzji o pozwolenie na budowę. Także w roku 2021 wyrównaliśmy termin do realizacji niezakończonych projektów do 16 lipca 2024 roku. I fakty. W roku 2015 w grudniu moc zainstalowana elektrowni wiatrowych w Polsce to 4958 MW, czyli niespełna 5000 MW. Przez te 7 lat, niespełna 6,5 roku do końca lipca 2022 roku moc zainstalowana wzrosła w tych projektach do 7521 MW, co jest przyrost o ponad 2,5 tysiąca MW. Czyli proszę państwa, w ciągu tych ostatnich lat przyrost mocy to jest połowa tego, czym polski system energetyczny dysponował w grudniu 2015 roku. Zgadzam się, że energetyka wiatrowa na lądzie to bardzo ważny obszar energetyki odnawialnej. To dzisiaj najtańsza energia w krajowym systemie energetycznym. Aukcje OZE z ubiegłego roku przyniosły odpowiedź jednoznaczną.
Cena 1 MWh wyprodukowanej, zakontraktowanej w ramach aukcji OZE w ubiegłym roku zeszła poniżej 250 zł, nawet w okolicach 200 zł niektóre kontrakty były zawierane. Versus to, co dzisiaj oczywiście sytuacja nadzwyczajna wywołana wojną na Ukrainie, szantażem energetycznym ze strony Rosji i to są prawdziwe przyczyny wzrostu cen energii, ale jednak na towarowej giełdzie energii dzisiaj ceny są notowane w tak zwanych transakcjach uśrednionych dziennych base 1600-1800 zł, zaś w kontraktach terminowych na przyszły rok nawet powyżej 2,5 tysiąca złotych. To pokazuje jednoznacznie, że w sytuacji kryzysu energetycznego, w sytuacji, kiedy zmierzamy do suwerenności energetycznej, to zostało też wpisane uchwałą Rady Ministrów z marca tego roku do polityki energetycznej Polski, musimy otworzyć się na dodatkowe projekty w ramach lądowej energetyki wiatrowej. I rząd nie blokuje tej ustawy. Ustawa została przygotowana. Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 5 lipca przyjęła rządowy projekt ustawy, wniosła go w dniu 14 lipca do Sejmu. Można stwierdzić Szanowni Państwo, na stronie Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej, że ten projekt oczekuje na nadanie druku sejmowego i skierowania do pierwszego czytania. To bardzo dobra ustawa, skonsultowana społecznie, pozytywna opinia Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Rozwiązania, które podstawowe, które zostały zawarte w tej ustawie, to liberalizacja reguły 10H, ale co najważniejsze, wbrew temu, co do tej pory jak gdyby opozycja też próbowała chociażby w projekcie senackim proponować, udział społeczeństwa, decyzja lokalnej społeczności w zakresie realizacji tych projektów. Podniesienie do rangi podmiotowości, upodmiotowienie lokalnych społeczności, danie de facto decyzji w ręce lokalnych społeczności co do realizacji tych projektów wiatrowych jest kluczem w tej ustawie i to ta ustawa zapewnia. To znaczy podwójne konsultacje publiczne, raz na etapie przystąpienia do uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, dwa na etapie wyłożenia już uzgodnień w tak zwanych dialogach, spotkania z inwestorami, z ekspertami, z administracją rządową, samorządową. Tutaj ten poziom konsultacji jest na bardzo wysokim poziomie i tam, gdzie lokalna społeczność nie wyrazi zgody na realizację takiej inwestycji albo wyznaczy, czy zgodzi się na odległość od zabudowy taką jak w tej chwili 10H, może nie wiem, troszkę mniejszą, ta realizacja będzie tej inwestycji wyznaczona w takim stopniu, w jakim zostanie to przyjęte w uchwale Rady Gminy. To jest podstawa myślenia, chcemy i działania, chcemy robić to dla ludzi i w zgodzie z lokalną społecznością, a nie przeciwko lokalnym społecznościom, bo dzisiaj potrzebujemy taniej, czystej energii, mamy kryzys energetyczny i również energia odnawialna z wiatru na lądzie jest niesłychanie potrzebna. Ona zwiększa konkurencyjność polskich przedsiębiorców, szczególnie przemysłu energochłonnego. Z tym wiążą się inne regulacje w prawie, nad którymi pracujemy, takimi jak linia bezpośrednia, jak inne rozwiązania, które pozwolą na to, żeby na przykład polskie spółki Skarbu Państwa, energochłonne podmioty mogły bezpośrednio korzystać w ramach linii bezpośredniej z takich instalacji jak elektrownie wiatrowe, czy też elektrownie fotowoltaiczne, farmy, czy też jeszcze inne instalacje z innych technologii OZE. Proszę Państwa, tutaj zapewniamy również w ramach tej ustawy pełną ochronę, jeżeli chodzi o proces techniczny, ścisły nadzór Urzędu Dozoru Technicznego, ale również na etapie oddziaływania środowiskowego, strategiczna ocena oddziaływania na środowisko, ocena Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Wszystko jest tak obliczone, że jest bardzo dużo zabezpieczeń, bezpieczników, które pozwalają na to, aby zdecydowanie stwierdzić, że proces inwestycyjny w ramach tej ustawy będzie bezpieczny dla lokalnych społeczności. Zapewni również skuteczność dla przedsiębiorców. Dziękuję, bo panie rzecz jasna, to jest rozwiązanie dwukierunkowo oddziaływujące. Bardzo dziękuję, panie ministrze. Jeszcze raz powtórnie pani poseł Anita Sowińska z pytaniem uzupełniającym i bardzo proszę o trzymanie się czasu, który określa regulamin Sejmu. Panie ministrze, dziękuję za tę odpowiedź. Cieszę się, że w końcu zrozumiał pan, że energetyka wiatrowa na lądzie jest najtańsza. Bo do tej pory mam wrażenie, że tego państwo nie zrozumieli. Niestety za tym nie idą czyny.
Bo to, co odpowiedział przed chwilą pan minister, dokładnie znaczyło to. Przygotowaliśmy dobrą ustawę, dużo od niej się dowiedzieliśmy i włożyliśmy ją do zamrażarki. Dokładnie to zostało powiedziane. Wasza polityka jest oparta na kłamstwie. To jest zwykły greenwashing. Kłamaliście w przypadku katastrofy smoleńskiej i tak samo kłamiecie w przypadku energetyki. Pani niestety, poseł, do rzeczy. Za tym wszystkim nie idą czyny. Pytanie jest konkretnie. Kiedy ta ustawa trafi do komisji na pierwsze czytanie i potem będzie procedowana? Kiedy będziemy nad nią głosować? Pytanie jest bardzo proste i mam nadzieję, że pan minister je rozumie. Dziękuję bardzo. Pani poseł, naprawdę zachęcam do bardziej kulturalnej debaty. Uprzejmie proszę, panie ministrze, do udzielenia odpowiedzi. Szanowna pani marszałek, Wysoka Izbo, no ja myślę, że tak doświadczona parlamentarzystka jak pani poseł rozumie proces legislacyjny. Jeżeli rząd kieruje ustawę rządową, która została przyjęta przez Radę Ministrów do Sejmu, to na dalszym etapie w parlamencie, czyli w Sejmie, w Senacie, tym procesem zarządza marszałek Sejmu bądź marszałek Senatu dalszą realizacją, więc adresowanie na tym etapie do rządu pretensji o to, że ta ustawa nie jest procedowana, jest nieporozumieniem. Natomiast, szanowni państwo, wiemy z dyskusji publicznych, że te rozwiązania też w naszym środowisku politycznym budzą pewne zastrzeżenia. Ja mam głębokie przekonanie jako pełnomocnik rządu do spraw OZE, jako osoba, która pracowała nad projektem tej ustawy, że wynika to z nieznajomości problemu, z niezapoznaniem się ze wszystkimi argumentami, które stoją za rozwojem energetyki wiatrowej na lądzie. Dzisiaj, szanowni państwo, potrzebujemy energii odnawialnej jak tlenu. To jest sprawa priorytetowa, to jest sprawa, można powiedzieć, fundamentalna dla bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju. Przy czym, żeby nie wybrzmiało też, żeby ci, którzy mają odmienne zdanie, źle mnie nie zrozumieli. W ramach Ministerstwa Klimatu i Środowiska, pani minister, wszyscy wiceministrowie, pracujemy nad budową odpowiedzialnego, zrównoważonego miksu energetycznego. Odnawialne źródła energii, w tym energia wiatrowa na lądzie, nie będzie mogła się rozwijać, nawet przy dobrych regulacjach prawnych, przy przyjęciu tej ustawy, jeżeli nie będziemy mieć stabilnej mocy w podstawie, która będzie elastyczna, która będzie regulowała, bilansowała system energetyczny. I w Polsce nie mamy innego źródła, nie mamy szczytowych mocy, chociażby opartych o gaz ziemny, tak jak jest to w Niemczech i oni odczuwają skutki tego kryzysu wywołanego przez Rosję. Nasze źródła elastyczne, szczytowe są oparte o węgiel i musimy o nie dbać. To jest podstawa naszego systemu energetycznego. Im więcej będziemy mieć, może im więcej, to musi być zrównoważone. Powinniśmy mieć sprawne źródła wielkoskalowe, oparte o węgiel kamienny, o węgiel brunatny, które pozwolą nam w większej ilości zrealizować inwestycje w odnawialne źródła energii w różnych technologiach. Ponieważ, dla przykładu, w tym roku, w czerwcu, dokładnie 4 czerwca, to są dane oficjalne z polskich sieci elektroenergetycznych, fotowoltaika uratowała Polskę przed blackoutem. Niski poziom wód, który wykorzystujemy do chłodzenia bloków węglowych, duże nasłonecznienie, to dzięki odnawialnym źródłom energii udało się uniknąć krytycznego momentu. Podobnie, już kończę pani marszałek, podobnie oddziaływuje lądowa energetyka wiatrowa w okresach jesienno-zimowych. Szczególnie zawsze państwo pamiętają okres zimy, przełomu roku, to bardzo wieczne okresy. Wtedy mamy zapotrzebowanie zwiększone na energię elektryczną w naszych domach, w przemyśle, z uwagi na też ogrzewanie, wykorzystywanie energii dla celów ciepłowniczych. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Stąd też ta energia jest nam bardzo potrzebna. Wierzę w to, że ta ustawa jako ważna będzie w trybie pilnym przekazana do prac legislacyjnych w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej. Przechodzimy do kolejnego pytania.